Siemaneczko, w 54. części Let's Play Gothic Świat Skazańców. Być może jest to ostatni odcineczek. Ulumulu dalej nas chroni, bo ostatnio nie narobiliśmy przypału. Znaczy, teleportowaliśmy się, ale nie przy orkach. Dobra, chodzi, żeby otworzyć te drzwi. Wiadomo, trzeba tą wajchę, ale żeby tą wajchę odblokować, drzwi, kratę. Ten posążek musimy ściągnąć. Oczywiście telekineza będzie tu bardzo pomocna. Tylko wypadałoby to tak zrobić, kurde, troszkę z zaskoczenia, bo oni się denerwują zaraz jak... Nie wiem, czy mi się to uda zrobić, zanim się wkurwią. Dobra, coś tam się udało, bierzemy to. Tam w ogóle jest jeszcze tron orków, ale tam nie ma nic ciekawego i lochy. Tego chyba nie pokazywałem na odcinku, ale tam kompletnie nie ma nic, wiecie. Spoczko. Myślałem, że się wkurwią. Byłem gotowy na jakąś szybką ucieczkę, no bo to jednak szamani. Całe stado szamanów, więc wiecie, byłby przypał, jakbyśmy mieli z nimi walczyć. Ale dobra. Udało się, jest zajebiście. Teraz możemy cisnąć, tylko kurwa, powiem wam, że nie pamiętam drogi. Może jakoś tam trafimy, no myślę, że sobie poradzimy. Dobra. Tak, zaczniemy oczywiście od przygotowania, czyli tak, Uriziel, Sejwuś, może być na nowym slocie, Potka, Światełko, dobra. I ciśniemy. Wyciągam broń, bo ciekaw jestem, czy się na nowo zrespiły te skurwiele. Znaczy, jakiekolwiek stwory, czy się w ogóle tu zrespiły, czy nie. Dobrej drodze. Dajmy jeszcze Potkę. Tak. Dobra, i tutaj mamy tego strażniczka. Dobra, tu możemy sobie zrobić zapisik. Tu może być już grubo. Cześć, witaj. On tak przyjaźnie jest nastawiony, nie ma takich oczu czerwonych, Gorhanis. Dziwna sprawa z nim troszeczkę, nie? No ale dobra, jesteśmy na dobrej drodze. Tu jest ta menda, której ostatnio nie mogliśmy rozpieprzyć. Zanim rzucisz za... Kuszak Gorganok. Sen? O kurwa. To mnie zaskoczył tym gównem. To się nie spodziewałem tego zaklęcia. Dobra, wstaniemy. To nie jest chyba permanentne, nie, na 100% nie jest. Bezi, zdążysz? Jeszcze jest na dwa ciosy. Nie. Dobra. A gdzie jest jego ten podmuch? Nie, on miał jakieś kurwa wyjebane takie zaklęcie, trzeba było spieprzać stąd, nie? Tamten się coś sapie? Nie, na razie mamy święty spokój. Dobra. Może na oddzielnym slocie to zróbmy. Daj mi Potkę. W sumie tą piątkę mogłem tutaj wypić, kurwa. Nie wiem, na co ją chomikuję. Tak jej później nie wykorzystam. Bo nie zdążymy spieprzyć, jak tu się zrobi gorąco. Nie wiem, nie się. Strażnik, dobra. Chyba mam trochę za późny timer i dlatego nie wchodzi mi ten kombos. I to są chyba jacyś... trudniejsi strażnicy, nie? Niż pierwotnie. No, kurwa, obrażenia mają naprawdę srogie. Dobra, walimy te stówy. Nie ma co tutaj oszczędzać. Właśnie czegoś takiego było mi trzeba. Chodź, chodź tutaj, gnoju. Gdzie jest ten korkalon, kurwa, zjeb jeden? Podpalenie by tu mogło wejść. Kurwa, nie pogniewałbym się. Pięknie. Prawda, kurwa, niewiele brakowało.
dawaj setki. Kurwa, groźnie, nie? Sprawdź mi, ile ten miecz nadzorcy, jakie ma staty. Kurwa, sieką jak wściekli, nie? Naprawdę kąsają, kurwa. Gniew... To nie jest jakiś kozacki chyba miecz, nie? Miecz nadzorcy. Miecz... No kurwa, nie. No taki standardowy u tych super strażników świątynnych, ale... Kurwa, chyba że mają jakieś krytyki dodatkowe. Cholera tam wie. W każdym bądź razie jesteśmy w kluczowym miejscu. Wsadzaj. Jeden sztylecik. Czy to musi być w odpowiedniej kolejności? Teraz się okaże, że od złej strony zaczynam. Tam jest kolejny strażnik. Dobra. Nie wiem, czy te miecze nie powinny... Nie mogą tu jeszcze zostać. Pięknie, nic się nie zrespiło nam na plecach. Tam jest już chyba Xardas. Kogo my tutaj mamy? A dokąd to się wybierasz? Nikt nie ma tu prawa wstępu. A co się tu tak w ogóle dzieje? Pytasz, co się tu dzieje? Padnij na kolana i błagaj Śniącego o litość nad twoją grzeszną duszą. Oto bowiem nadszedł moment jego wielkiego przebudzenia. Okej, kompletnie nie pamiętałem tej postaci i tej przed mostem, ale ewidentnie oni chyba są tu z podstawowego goticzka, sądząc po dubbingu. Chciałem się tylko trochę rozejrzeć. Gnido. Tacy jak ty nie mają tu czego szukać we wzniosłej chwili ostatecznego triumfu Śniącego. Widzę, że muszę ci to wbić do głowy. Zapraszam. Gdzie jest podpalenie, kiedy jest potrzebne? Chyba, że oni mają zajebistą odporność na podpalenie. Ale teraz naprawdę by się przydało. Prawie zginąłem przy tym cieciu. Miecz nadzorcy. Nie wiem, po co mi to wszystko, ale dobra. Już spokojnie, Xardas, idę do ciebie. Dobra, może trochę tych 70. Potem jednak, żeby nam czasem w razie W nie brakło tych setek w krytycznym momencie. Okej. Nie mógł nas tutaj razem z sobą tepnąć? Stary cwaniak. Światełko zaraz zapalimy, spokojnie. Nie mamy wiele czasu, więc słuchaj uważnie. Jak się tu... Śniący jest już blisko. Wykorzystałem całą swoją moc, żeby się tu dostać. Przetłumaczyłem starożytne przepowiednie orków i odkryłem, o co chodzi z pięcioma sercami. Pięć serc należących do kapłanów, których pokonałeś, złożono w pięciu kapliczkach. Kapliczki można otworzyć, ale tylko starożytne sztylety kapłanów są w stanie je zniszczyć. Musisz przebić serca kapłanów pięcioma sztyletami. Tylko w ten sposób uda ci się wygnać Śniącego z tego świata. Rozumiem. Śpiesz się. Przebudzenie demona odbędzie się już wkrótce. Szalony Korkalom i jego poplecznicy są już tutaj. Zebrali się w krypcie Śniącego. Przelałem już zbyt dużo krwi. Nie pozwolę, by ktoś mnie teraz powstrzymał. Śniący staje się potężniejszy z każdą minutą. Nie mogę. Co się z tobą dzieje? Ja muszę. Dobra. Śniący. Oczywiście sejwik, żeby nie męczyć tego dialogu wiele razy. Światełko. Xardasa coś wyciągniemy? Nie. Liczyłem po cichu na coś. Dobra. W lewo czy w prawo? Może chodźmy w lewo najpierw. Nie wiem, czy to jest jakaś różnica. Czy to się potem gdzieś nie łączy. Jeszcze został nam taki mini bosik tej lokacji, czyli ten pieprzony Korkalom. I jego świta. Co my tutaj mamy? Bałem się, że będę musiał znowu zamki otwierać, żebym się trochę wkurzył. Fajnie, przydadzą się potki. Naprawdę, tutaj...
O kurwa, dobra. Przekonaliście mnie, że warto zajrzeć do wszystkich mumii. Przekonaliście mnie, że kurwa warto. Ej, no to szykujemy się na bossa, nie? Kurwa, to wszystko zaraz pijemy. No to nie ma opcji, no ja tego nie zostawię. Dobrze, że mnie tak podkusiło, żeby zajrzeć do tych mumii. Naprawdę plus 15 na stałe do HP? Kurwa, to będziemy mieli, no... Około 600 chyba, nie? No teraz ile mamy? Prawie 500. Zajebiście, zajebiście. Dobra. Ile teraz mamy? Nie, 502 i 47 many. I 100 siły, 40 zręczności. Dobra. Premia do zręczności od tego sobie zaczniemy. To nas nie interesuje. Pięknie. Teraz patrzcie, ładnie zboostujemy, nie? Taka jedna piętnastka to może czasami zaważyć na tym, czy przeżyjemy, czy nie przeżyjemy, więc... Mana już niekoniecznie, ale spoczko. Dobra. Siła, no może... Nie, raczej to chyba nie ma wpływu na krytyki, chociaż no wypijmy sobie. Dobra. Okej, no czuję się całkiem nieźle skoksowany. Mam być szczery. 50 szybkie. Dobra, manę też może sobie na full zróbmy. I tak. 2 minutki sobie łyknijmy. Kurwa. Nasza toksyczność pewnie teraz wskoczyła na maksa. Ale spieprzamy stąd. No i ten odcinek będzie dłuższy pewnie. Oj, zdecydowanie. Ale dobra, chcę to domknąć już. I lecimy w przeciwnym kierunku. Czyli dobrze, że wybrałem tą stronę. Tam pewnie byśmy się od razu wbili. Chociaż nie, tutaj też są... Nie, patrzcie. Na dół może idziemy do śniącego, a tutaj na boku... Może będzie znowu coś fajnego. Żeby to nie była jakaś pułapka. Zobaczmy, co tutaj mamy. Czy tutaj też będą takie eliksiry i tak dalej? Naprawdę, kurwa, będziemy... Zajebiście potężni. Nie no, poważnie, kurwa, to będzie to sama, ta sama akcja? O kurwa, ale w ogóle wydaje mi się, że tutaj dużo łatwiej będzie miał mag po odwiedzeniu tych miejscówek, bo on ma tu dużo rzeczy na HP. Znaczy widzę, że teraz na manę też dostaje niezłego buffa. No wiecie, dla maga tu dodatkowe punkty HP. Coś niesamowitego, dobra. O Jezus. Miałem przez chwilę zawał, że crash będzie jakiś. Kurwa, najwyżej powycinam tą miejscóweczkę. Dobra, znowu się skoksujemy. Nie to, żebym narzekał. Absolutnie. Absolutnie. Dobra. Na zręczność? Nie, na zręczność tym razem nie. Plus 15 razy 4. No, to 600 spokojnie przebijamy. Dobra. I tutaj też się fajnie zaczyna robić. Pięknie. Siła też nam ładnie rośnie. I tyle jeszcze punktów nauki mamy w zapasie. No ale cisnąłem na Explorer jak nigdy w goticzku. Dobra. Pięknie, jak to wygląda. O kurwa, ile my mamy siły. Jakaś masakra. Dobra, ale chyba starczy tych przygotowań, nie? Jezu, serio? Skończyło mi się? Możliwe, no trochę się zeszło. Idziemy wreszcie w tego Korkaloma rozsmarować. Dziada pieprzonego. Nie chcę już tego odcinka dzielić. Kurwa. Już starczy tych komnat z tym dobrobytem, nie? I tak jesteśmy dokokrzeni. Chyba już bardziej nie... Nie chyba, tylko na pewno nie możemy, no. Dobra, tutaj już pewnie będzie... Tak, mamy strażnika. Będzie z nami prosisz gadał. Prosisz się o porządne lanie! Dobra. Pięknie. Ja pierdolę, niewiele brakuje, żebym z nim przejebał, nie? Dobra. HP, HP, HP. Małe mi stówki. I tak się schodzi, już picie tych stówek, to już zobaczcie. Przydałyby się teraz jakieś 200, nie?
Dobra, światełko. Ciśniemy dalej. Wzmocnienie, nie, spokojnie, po prostu mnie zaswędziało. No kurwa, tu takie parkury będą, oj to nie, ja zapisuję grę, bo ja na tych parkurach to, wiecie, różnie może być, żebym kurwa zaraz nie płakał, że się tu ugotuję w tej lawie. Tam jest pewnie strażnik, tak, są, a tu po lewej jest ta komnata. Ja muszę ich wszystkich wytłuc, on tylu wiernych za sobą pociągnął? O kurwa. No to na grubo. Nie, czekajcie, tu w prawo musimy. Dobra, myślałem, że to po lewej. Nie jesteś dla mnie żadnym wyzwaniem. Podpalenie tu nie wchodzi. Oni mają chyba kurwę HP, tak mi się wydaje. Oni są zbustowani przez śniącego, to widać na. Dobra. Po co ja ich przeszykuję? Nie wiem, nie pytajcie. Dobra, tamtego jeszcze rozpieprzymy, żeby nam potem nie przeszkadzał. Dobra, skończyło się bieganie, ale powiedzmy, że nie jest teraz nam jakoś to super potrzebne. Rozerwę cię na strzępy! Chciałbyś? Dobra, pięknie. Boję się trochę tych kombosów robić, że nie zdążę i wklepię mi jakieś obrażenia, łajdak. Musi być sejwuś. Nareszcie, znów się spotykamy. Mój pan uprzedził mnie o twoim przybyciu. On potrafi wyczuć, że jesteś w pobliżu. Wkrótce znajdę się bliżej niego, niż mógłby sobie tego życzyć. Nie pozwolimy, byś pokrzyżował nasze plany. Świat doświadczy wkrótce przebudzenia wielkiego odkupiciela i nikt nie jest w stanie temu zapobiec. Wszyscy niewierni zapłacą słoną cenę, a ty będziesz miał zaszczyt być pierwszym z nich. Śniący, zbudź się! Dobra. Fajnie, że nie zdążył zaczarować. Co ty, reklamujesz modyfikacje? Znaczy reklamujesz, promujesz? Dobra, 10 koła, 10 koła. Straż, tutaj! 10 koła, wow. Gonią mnie? Oj, gonią mnie patałachy. Pezi. Czekaj, nie jestem w formie, ale cieszę się, że udało mi się go rozpieprzyć. Bo on pewnie miał dość potężne spele. W ogóle oglądałem potyczki magów w Gotiku, tam organizują. To guru są naprawdę. Rozsmarowali magów. Magów ognia i magów wody jak chcieli. Dobra. Pijemy. 10 koła, kurwa. I tyle punktów do wydania. Oj, dobra, zapisujemy sobie. Czy ich będę musiał wszystkich wyżynać, żeby dostać się tam, wiecie, do śniącego, do serduszek. Sam i sobie tam jesteś. Oni chyba tacy groźni nie będą, chociaż nie, za 300 expa. Laska sędziego, nie, oni przy sobie nic. Dobra, pięknie. Okej, okay, jesteśmy po króciutkim cięciu. Dla mnie, dla was króciutkim. Dla mnie minął prawie cały dzień. W zasadzie tak, cały dzień. Wybiłem tutaj już wszystkich tych fanatycznych wyznawców. Trochę minęło czasu, aczkolwiek nawet udało mi się już przegnać śniącego, wygnać. I były napisy końcowe i na sam koniec napisów końcowych nastąpił crash. I od tego momentu, od tego, ten parominutowy plik poszedł się walić, bo Bandicam się też rozkraszował. Znaczy wiecie, jak to jest z Bandicamem, kiedy gierka wywali. No plik jest uszkodzony i dupa zbita. Także, a że nie miałem czasu od razu tego nagrywać, także nagrywam to dzień później. Ale dla was to jest tylko cięcie. Chcę wyjaśnić, dlaczego chyba jestem trochę w innym ubraniu niż ostatnio, nie? Czy... Nie no, na kamerce chyba nie będzie widać w zasadzie różnicy. Ale jakby co to minął dzień, ale dobra.
Udało mi się wybić tych kurwa pieprzonych wyznawców. Wydaje mi się, że mam już patent na śniącego przy tym pierwszym podejściu, to trochę rozpracowałem i w sumie dobrze, że teraz robię to jeszcze raz, bo to będzie płynniej teraz na odcinku wyglądało, więc szklanka zawsze do połowy pełna, pamiętajcie. Znaczy, po cholerę to wyciągnąłem, nie wiem. Dobra, zdążymy? Czy nie zdążymy? Chyba zdążyliśmy. Nie wiem, czy wszystko... O kurwa. Nie wiem, czy wszystko przygotowałem. Chyba nie założyłem sobie odpowiedniego amuletu. Jest, 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 jest. Oj. Chodź, chodź, chodź. Ładnie przyjął te firepole. Właśnie to jest... Właśnie to jest zajebiste, że oni też mogą dostawać obrażenia od śniącego. On miał zwój przy sobie? Wow, jestem zaskoczony. Dobra, pijemy to. Dawaj mi to, pięknie. Tak, zamiast życia poprosimy ochronę na ogień, bo to może nam pozwoli przeżyć. Dobra, nie patrz. No, po dacie już widzicie, że jest. Znaczy, jeszcze nie widzicie. Dobra, mniejsza, nie zagłębiajmy się. Walimy potkę chyba 5-minutową, bo w sumie po co będę ją chomikował. I ciśniemy. Dobra, udało się uniknąć, fajnie. No, strzel sobie. O kurwa, zjebałem. Dobra, może zdążymy, może zdążymy. Chodź, chodź, chodź tutaj. Chodź, chodź, chodź do mnie. Chodź, chodź, chodź. Śmiało, śmiało. Zapraszam, zapraszam. Auć. Pięknie. Pięknie. Zajebiście. O to chodzi właśnie. O to chodzi. Dobra. Oczywiście robimy save'uś. No kurwa, różnie może być, nie? Dobra, pięknie. No i tak mniej więcej to opracowałem, bo próbowałem to robić bez tego naszyjnika orków. I bez miksturek speedowych i było do dupy, powiem szczerze. Było do dupy. I trzeba demony wyciągać, bo te firebole... No zobaczcie, teraz dostaliśmy. I jest poważny problemik w zasadzie. I spieprzamy od razu. Bo nie wiem, czy mnie to nie dobije. No nie, udało się, ale... Ale musimy się uleczyć, jak chcemy stanąć naprzeciwko demona, to niestety musimy się uleczyć. Bez tego naszyjnika albo padaliśmy, albo tam... Nie wiem, chyba w zasadzie padaliśmy, nie? Więc się przyda ten naszyjnik. Chodź tutaj. Siema. Nie, nie tym razem. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 zapraszam. Pięknie. Pięknie. Zajebiście pada. Dobra, dobrze, że mają te potki na stówkę. No i elegancko idzie. Dobra, tu już może bez save'a polecimy. Nie wiem, trochę ryzykownie. Ale spróbujemy. Strzel sobie. Zdążymy może? Fajnie byłoby zdążyć. Powinniśmy zdążyć. Dobra. Nie wiem, gdzie on jest. A tam jest. Zgliczował się. Chodź, chodź, chodź. Chodź. Oj. Teraz się odgliczował. Chodź, 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 kolego. Nie, 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 nie uciekaj, nie uciekaj, kurde. Nie uciekaj, come on. Ła, no chodź, kurwa. Ja pierdolę, zabije mnie, zanim cokolwiek z nim zrobię, kurwa, co za łajza.
się groźnie. A nie zasejwowałem wcześniej, no. Już gra mnie chciała skarać, dobra. Ale się udało jakoś, pij te stówki. Dobra. Jeszcze nam się nie skończył eliksir, więc zajebiście. Jeszcze został... A, ostatni nam został, to w sumie... Możemy zapisać. Strzel sobie. Dawaj, 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 Bezi. Pięknie, mamy to, proszę państwa. Drugi raz. Od wczoraj już go wyganiam. Na sam koniec zapisów crash, kuźwa. Ale to wszystko jest do przyjęcia, bo to jest goticiek. Patrzcie, jak skurwiel walczy o życie pazurami. Nie, nie, miałeś swoje 5 minut gnoju. Dobra, spieprzę. Mamy to. Oj, zajebiście. Po powrocie śniącego do jego piekielnego wymiaru znów ujrzałem światło dzienne. Magiczna bariera runęła, ale moja przygoda miała się dopiero zacząć. To prawda. Dobra. No chyba tu nie zdziwię nikogo, jak Goticzkowi wystawię ocenę 10 na 10. Ja wiem, że to ma dużo błędów i to jest zajebiście drewniana gra. Ale to jest kurwa Gothic. To jest kurwa moje pierwsze RPG i w zasadzie moja pierwsza poważna gra, w której zakochałem się bezgranicznie. I no tu musi być 10. I powiem wam, że trochę się zastanawiałem, co ja tutaj oceniam, czy Gothica, czy modyfikację. Ale myślę, że oceniam tutaj Gothica, bo w zasadzie ta modyfikacja jest nieinwazyjna aż tak w ten świat, tylko go ulepsza, poprawia, dodaje więcej kontentu w granicach rozsądku, żeby nie zmieniać jakby tego świata zbyt mocno, żeby dalej to był stary, dobry Gothic. I oceniam, myślę, to w ramach Gothica, powrót do Gothica, bo ta modyfikacja jest zajebiście fajna, jak ktoś chce wrócić do Gothica. Jak ktoś jest na bieżąco ze sceną moderską i Gothiciem, no to raczej takie na szybko, no bo tam nie ma za dużo nowych rzeczy, więc raczej taki mocny średniak, chociaż to jest dalej dobra modyfikacja, nie? Ale dla ludzi takich jak ja, którzy byli kiedyś zakochani w Gothicu, nawet nie zakochani, ale po prostu mają długą przerwę z Gothica, to będzie świetny wybór, jeśli chodzi o moda. Także ta pełna dziesiątka normalnie dotyczy tego wszystkiego, co przeżyłem tutaj i znowu poczułem się jak ten... Ile ja miałem wtedy? 10 może lat, jak sięgałem po Gothica? Pierwszy raz 10-12 lat, cholera wie, no nie, ciężko mi powiedzieć, to było bardzo dawno temu, nie? Ciężko już mi powiedzieć, no długie lata temu i znowu poczułem się, poczułem to coś, co wtedy, nie? No to była rewelacyjna przygoda, nawet nie wiem kiedy to zleciało, 54 odcinki? Co prawda ostatnie rozdziały w Gothicu zapieprzają, bo wiadomo, no nie ma pobocznego kontentu, już tylko jest fabuła. Ale mimo wszystko jest zajebiście. Kurwa, czuję się naprawdę zajebiście. I oczywiście, no, Gothiczek 2 wlatuje z modyfikacją również po Gothicu. Nie będę jeszcze mówił, jaka to modyfikacja. Mogę wam podpowiedzieć, że też to będzie modyfikacja tego typu, co Świat Skazańców, czyli mało inwazyjna, nie? Nie wywraca gry na lewą stronę, nie zmienia tej gry o 180 stopni, nie? To dalej będzie stary, dobry Gothic 2 Noc Kruka, spokojnie. No co, jakieś plusy, minusy? No plusy, no kurwa, no gra dzieciństwa, tu kurwa prawie wszystko jest plusem dla mnie, nie? Minusy, no ja wiem, że to jest drewno w luj i toporne, no tu w końcu gra od piranii, nie? No, to tam ciosają takie drewna, ale to są takie drewna, które jak cię przyciśnie i wciągnie, to cię nie puści, nie? Przynajmniej tak jest ze mną, że... Te gry od piranii jak mnie złapią, a Gothic to już no, rzuca mi się normalnie do gardła i tak mnie trzyma, dopóki go nie skończę, nie? Nie ma opcji, żebym się wyrwał. Także to jest pełna dyszka.
Ja muszę skończyć gadać i nagrywać, zanim te napisy zlecą do końca, żeby znowu nie było crasha. Mam nadzieję, że ta seria wam się podobała, a wiem, że chyba tak, bo było spore zainteresowanie, więc zajebiście się cieszę. Mam nadzieję, że na dwójeczkę też będziecie czekać. Piszcie, co wy myślicie o Gothicu, czy graliście może w tą modyfikację. I chyba tyle, nie? Mam nadzieję, że się wam wszystko podobało, znaczy wszystko, no cała seria, no kurde, dobra. To był Gothic, no pełna mocna dycha, no dawno tego nie czułem. Dobra, trzymajcie się, na razie.